Cześć kochani, witam Was serdecznie w nowym filmie. Trochę zmęczona, trochę niewyspana, więc kawa już ze mną. Ale to dobrze, bo dzisiaj będziemy testować pewną tanią, drogeryjną, wegańską, naturalną, jeszcze w ekologicznych opakowaniach markę, która dostępna jest tylko i wyłącznie w Rossmanie. No i słuchajcie, czy będę żałować, że tylko w Rossmanie jest dostępna, bo chciałabym ją wprowadzić na sugar powder, czy będzie taka fajna? To się okaże pod koniec tego filmu. A wiecie, że już jedną taką markę naturalną testowałam. Jest film na kanale, o wiele droższą. Jeśli nie oglądaliście go, to zapraszam serdecznie, żeby nadrobić zaległości. Tutaj spora konkurencja w tym filmie. Wiem, że Was też ta marka mocno zaintrygowała, bo pokazywałam ją w promce tygodnia. Ja też kilka rzeczy na promce kupiłam. Resztę dosłała mi marka do testów. Czy będą tego żałować, czy też nie? Dowiemy się już wkrótce. Mowa oczywiście o marce Yoko i o linii Nature of Love i zaczniemy od kremu BB. Wiem, że ten krem Was interesuje, bo wiele osób mnie pytało, czy go już testowałam. Jeszcze nie. Sprawdzimy go sobie dzisiaj razem. Są 4 odcienie. Tuba, w którą jest zapakowany ten krem BB, jest wykonana z trzciny cukrowej. W ogóle tutaj są takie ekologiczne rozwiązania. Bardzo fajnie. Ja się zawsze cieszę, jeśli marki robią krok w tym ekologicznym kierunku. Oby jak najwięcej takich marek. I słuchajcie, jeśli chodzi o sam krem BB, to mam tutaj ściągawkę. Ma on być bardzo lekki, ma dawać efekt nieskazitelnie zdrowej cery. Lekka formuła, wegańska receptura ma idealnie współgrać ze skórą, dzięki czemu makijaż ma być niewyczuwalny. I powiem Wam, że na taką zmęczoną cerę jak moja dzisiaj, taką właśnie niewyspaną, to powinno być dobre rozwiązanie, bo ja zauważam, często jak jestem taka niewyspana i nałożę sobie jakiś mocniej kryjący podkład, to on mi się potrafi nawet ważyć na skórze. Widzicie, to wszystko zależy od dnia i od kondycji skóry, w jakiej ona się znajduje, więc zazwyczaj w takich sytuacjach te lżejsze kosmetyki sprawdzały się lepiej. Czy tak będzie? Zobaczymy. Na pewno chcę Wam pokazać też wszystkie kolory i dobierzemy sobie odcień dla mnie, więc nakładam na twarz i wracam do Was już z nałożonymi swatchami. Słuchajcie, widać, że jestem niewyspana i że jeszcze śpię, bo nawet te swatche mi wyszły tak krzywo. Zawsze je robię ładnie, tak równo jeszcze się wspomagałam pędzelkiem, a tu wiecie, po skosie. Ale to nic, najważniejsze, że widać kolory i jestem mega zaskoczona tym, że to jest numer jeden. To jest numer jeden, to jest numer dwa, numer trzy, numer cztery, więc dziewczyny, nie sugerujcie się tym, że jedynka będzie najjaśniejsza, bo tu totalnie tak nie jest. Zobaczcie, jedynka i dwójka to są ciepłe kolory. U mnie świetnie to widać na szyi, to są bardzo ciepłe kolory, a wiecie, że ja jestem bardzo jasna. Najładniej wygląda trójka, która jest bardziej neutralna i ona się ładnie stopiła z moją skórą, ona jest taka bardziej beżowa, a czwórka to jest też bardziej neutralny odcień, ale dla mnie takiej ciemniejszej, bardziej na lato. A te mogą być fajne jako taka kropelka do domieszania, jak macie za jasny podkład. Natomiast na ten moment dla mnie na pewno trójka. Uważajcie na te kolory. Myślę, że te swatche mocno Wam podpowiedzą, co wybrać dla siebie. Już słuchajcie, mieszanie tego produktu jest o wiele łatwiejsze, bo jest tuba, on jest płynny i nie jest też ta cała tuba wypełniona tym kosmetykiem. Przypomnijcie sobie ostatnią sytuację z Heanem, gdzie wstrząsałam i to i tak nic nie dawało, bo produkt był gęsty i było go za dużo, więc tam trzeba byłoby jakąś kulkę dodać. Jak się ja się uczepiłam tej kulki. W każdym filmie teraz będę to mówić. Wstrząsnęłam i tak, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, zanim go zacznę nakładać, że ma delikatnie kryć, o czym już wspominałam, zapewniać skórze komfortowe i matowe wykończenie. I ma ujednolicać, ale też pielęgnować skórę. Więc zobaczmy, czy tak będzie. Ja go sobie najpierw rozprowadzę palcami. Czuję, że on jest taki... Czuć, że to jest kosmetyk naturalny, bo on jest taki płynny, taki lekki, przynajmniej przy pierwszym rozprowadzaniu. I zobaczcie, że zaczyna zastygać. Ja tutaj najpierw rozprowadzę go sobie dłońmi i zaraz będę wklepywać gąbeczką, która niestety już jest sucha, więc muszę ją zmoczyć. Powiem Wam, że śmiesznie, bo ta konsystencja przy takim pierwszym wyciśnięciu w ogóle nie zapowiadała się na matową. A on po rozprowadzeniu zaczął zastygać
I faktycznie zrobił się taki satynowo-matowy. To nie jest taki płaski mat, wygląda to ładnie, naturalnie. Oczywiście przebijają tutaj jakieś przebarwienia, bo krycie jest lekkie, ale wygląda to fajnie. Dobra, nakładam dalej. Widzicie, że ja nie jestem zwolenniczką matowych wykończeń, ale jeśli to jest takie z głową, nie jest to taki płaski, betonowy mat, to jestem na tak. Faktycznie zastyga, robi się taki bardziej matowy i trzeba z nim szybciej pracować. Ale zobaczcie, że ten odcień numer 3 jest po prostu dla mnie idealny. Ja go nawet nie przyciągnęłam jeszcze na szyję, ale z tego co widzę tutaj w lusterku, to nic mi się nie odcina. Spróbuję sobie go podokładać w tych miejscach, gdzie mam mocniejsze zaczerwienienia i zobaczymy, czy można stopniować krycie. Troszeczkę jesteśmy w stanie dobudować to krycie, ale boję się też nakładać go zbyt wiele, bo jednak nie jest to podkład, jest to BB, więc może mi się on zebrać i zważyć, ale wygląda to bardzo naturalnie, przynajmniej na ten moment. Lecimy teraz z korektorem, który ma mieć dobre krycie, ma być trwały i ma się fajnie łączyć z innymi makijażowymi produktami. Są dwa odcienie, to jest dwójka, to jest jedynka. Myślę, że u siebie sprawdzę jedynkę i zobaczymy, czy faktycznie on ma takie ładne krycie, bo dzisiaj się przyda na te moje niebieskie zasinienia pod oczami. Najpierw wyciskam z tubeczki, ogrzewam go i będę aplikować palcem. Zobaczymy, jaka aplikacja tutaj sprawdzi się najlepiej. Na pierwszy rzut oka krycie faktycznie jest dosyć dobre. Dołożę go sobie jeszcze w te miejsca, w których właśnie przebijają te zaczerwienienia. Zobaczymy, czy faktycznie dobrze łączy się z podkładami i z innymi kosmetykami. Mimo, że ten korektor jest ma inne wykończenie niż podkład, bo nie podkład, tylko BB. BB ma wykończenie bardziej matowe, to faktycznie ładnie się łączy i bałam się tego, że się zważy gdzieś tam na linii, ale wygląda to dobrze. I ta aplikacja palcem jest spoko, naprawdę spoko. Boję się, że jakbym nakładała go gąbeczką, to gąbeczka by mi wchłaniała ten korektor, a tak to palcem tutaj uzyskuję mocniejsze krycie. O, i zaraz Wam pokażę różnicę między jednym okiem a drugim. O, zobaczcie. Bez korektora i z korektorem. Już kilka godzin snu zyskałam w tym momencie. I planuję go też użyć jako bazę pod cienie. Zobaczymy, czy w ten sposób też się sprawdzi. Więc nakładam go na powieki, podłuki brwiowe i też tutaj w okolicy oczywiście drugiego oka. Oko wyspane, oko niewyspane. BB nałożony, korektor nałożony i a propos korektora, nie jest to produkt zastygający. Zwróćcie uwagę, że on już mi wchodzi w załamania, czyli taki korektor musimy od razu utrwalić pudrem, no bo nie będzie nam się trzymał i rozjedzie nam się wszystko, więc ja tutaj go nawet nie poprawiam na powiekach, zrobię to od razu przed tym, jak będę nakładać cienie, a dlatego też postanowiłam od razu twarz przypudrować i mam tutaj puder w dwóch odcieniach. Wygląda to śmiesznie, bo ten ciemniejszy to dla mnie jako bronzer by mógł być. Ciekawe, czy tak by się sprawdził swoją drogą. To jest odcień numer 1, a to jest odcień numer 2. Także tutaj patrzcie, puder do rozświetlania, a tutaj do przybrązowiania, to by mogła być taka ta paleta do konturowania. Oczywiście czym byłby nowy puder bez wsadzenia w niego paznokci, tak? Tak to jest, jak człowiek nie umie funkcjonować z długimi paznokciami, bo całe życie miał krótkie i wsadza je wszędzie, gdzie się da. A był taki piękny ten puder, idealny, ale już nie jest. A, jeszcze co do pudru, jak on działa. Ma w składzie glinkę, która matuje, ma nie bielić skóry, oczywiście zerkam na ściągę, nie wchodzić w zmarszczki, nie zatykać porów, natychmiastowo i na długo kontrolować błyszczenie twarzy, nie wysuszać i ma też niwelować widoczność rozszerzonych porów. Zaraz zobaczymy, czy tak będzie. Najpierw biorę gąbeczkę i taką, wiecie, prawie suchą gąbeczką, lekko wilgotną. Tutaj rozpracuję to, co się zebrało pod okiem w załamaniu. Biorę puder i od razu zobaczymy, czy ten puder utrwali mi to ładnie pod okiem. Słuchajcie, puder nie ma jakiegoś mocnego krycia. On jest bardziej transparentny, czyli nawet jest szansa, że ten ciemniejszy by mnie jakoś mocno nie zarzucił, nie przyciemnił.
Bo widzę, że raczej to nie zmienia koloru korektora czy BB. Najpierw przypudruję sobie mniejszym pędzlem te miejsca, wiecie, takie w okolicy nosa. O, tutaj te pory. I widzę, że faktycznie te pory są takie lekko wygładzone. Ale to, co przebijało wcześniej po BB, te zaczerwienienia, one nie są przykryte mocniej tym pudrem. On widzę, że wygładza skórę i matowi ją. Ma za zadanie ją utrwalić, natomiast nie spodziewajcie się tutaj mocniejszego krycia po tym pudrze. A jeszcze wpadłam na jeden taki szalony pomysł, bo mam tutaj również rozświetlacze i chyba przypudruję sobie twarz, środek twarzy tym pudrem, który ma matowe wykończenie, a rozświetlacza, oczywiście w niewielkiej ilości, użyję na boki twarzy i zobaczymy, czy będę się świecić jak bombka, czy to będzie dobry pomysł, bo wiecie, że ja lubię rozświetlać te boki twarzy i lubię tutaj dawać rozświetlające pudry. Niekoniecznie lubię się cała tak zmatowić, więc zobaczymy, czy taka opcja się sprawdzi w przypadku tych produktów. O, i pokażę Wam jeszcze porównanie, strona z pudrem, strona bez pudru. Myślę, że to będzie fajnie widać. O, zobaczcie, tutaj w tych miejscach nałożyłam puder, tutaj ich jeszcze nie ma i widać, jak to się tutaj błyszczy pod okiem. Korektor mam jeszcze nieutrwalony, ale ładnie to wygląda. Wygląda to świeżo, ładnie, naturalnie, po prostu tak estetycznie. Okej, lecimy z moim szalonym pomysłem, aby rozświetlacza użyć jako pudru rozświetlającego. Czy to się sprawdzi? Zaraz się okaże. Mam nadzieję, że tak. Rozświetlacz jest tutaj w dwóch kolorach i słuchajcie, to jest najdroższy produkt z całej kolekcji. I kosztuje, uwaga, w regularnej cenie 26,99. Czyli ceny tych kosmetyków nie przekraczają 30 zł. A jak oglądacie uważnie baczkę. Jak oglądacie uważnie promkę tygodnia, bacznie, uważnie, baczkę, to wiecie, że też często te kosmetyki bywają w promocji w Rossmanie. Więc słuchajcie, czy to będą hity? Okaże się. Rozświetlacz jest taki, to jest odcień numer 1 dla bladzioszków i drugi jest bardziej złoty. Ja właśnie tego chcę użyć do przypudrowania twarzy. Jak będę biała, to się najwyżej przyciemnię trochę tym ciemnym pudrem, jeśli się uda. No, zobaczymy, próbujemy, zobaczymy. Co to będzie, tego nikt nie wie. Tutaj jest ten złocisty, zobaczcie. On jest taki cieplejszy, a ten jest taki... No, mam pudry rozświetlające z takich droższych marek w tej kolorystyce i one mi się sprawdzają. Na przykład z Armaniego mam taki puder i on ładnie wygląda. Czy ten będzie ładnie wyglądał? Zobaczymy. Duży pędzel. Na razie tak ostrożnie, może nie będę brała tego za dużo. Ale no chciałabym, bo ja lubię ten glow jednak. No i powiem Wam, że całkiem ładnie to wygląda. Nie jest to jakieś mocne rozświetlenie. Nie dam tego za dużo, ale taka cieniutka warstwa na te boki twarzy. I później jeszcze dołożę sobie takim bardziej zbitym pędzlem, mniejszym, na już same miejsca, które chcę rozświetlić. I myślę, że to będzie bardzo ładne. Czy to widać, że ona się tak lekko błyszczy w kamerze? Teraz jestem dosyć jasna, ale wiecie, jak wiedzie jeszcze konturowanie, to myślę, że będzie to ładnie wyglądać. To może od razu zrobimy konturowanie i zrobimy twarz, a później oczy. Myślę, że tak będzie najwygodniej, skoro już jesteśmy przy tej twarzy, to zróbmy tak. Biorę teraz tak mały pędzelek do rozświetlacza. Nałożymy mocniejszą koncentrację tego rozświetlacza na kości policzkowe. To jest typowy rozświetlacz dla bladziochów. On jest... Czy on ma róż w sobie? Raczej nie. Zobaczcie, że on się mieni. Jest taki po prostu jasny, delikatny, idealny dla jaśniutkich karnacji. Bo ten złocisty to już jest odcień. No na mojej ręce wygląda nawet spoko. Chociaż i tak widać, że on jest taki żółto-złoty. A pamiętajcie, że ręce mam ciemniejsze niż twarz, więc on byłby dla mnie za ciemny, bardziej do makijażu oka. Zdecydowanie jest to rozświetlacz, ta dwójka dla ciemniejszych karnacji. Tutaj to glow przy tym rozświetlaczu jest raczej delikatne. To nie jest, wiecie, jakieś bardzo mocne glow, ale też widzę, że te wszystkie kosmetyki mają dawać taki stonowany, naturalny efekt. Pewnie też z myślą o osobach, które nie mają doświadczenia, czy też nie chcą się jakoś mocniej malować na co dzień, czy nawet od święta. Ale glow jest takie, powiedziałabym, smaczne, eleganckie, ładne.
To czas na bronzer. I tutaj tak samo, są dwa odcienie. Jedynka i dwójka, zobaczmy jak to wygląda. Jedynka. O, a tutaj dla porównania, no nie, jest ciemniejszy. To jest ten ciemny puder, dwójka, a tutaj mamy już bronzer. Bronzer jaśniejszy i bronzer ciemniejszy. O, ten schłodniejszy. W zasadzie mogłabym użyć jednego i drugiego, tym się ocieplić, a ten użyć do konturowania i tak zrobimy. Czyli ten najpierw większym pędzlem, a ten później mniejszym zbitkiem. Jest faktycznie dość ciepły ten bronzer. W tym momencie dla mnie to dobrze, bo jestem taka blada, więc fajnie to wszystko się zrównoważy. Ale też on nie ma jakiejś bardzo mocnej pigmentacji. Słuchajcie, jak zanurzycie pędzel i go nawet nie strzepniecie, to nie zrobicie sobie plamy tym produktem. Jest taki, że możecie spokojnie stopniować ten efekt, dokładać, blendować i jeśli chcecie mocniej, to trzeba więcej, a jeśli chcecie delikatnie, to wystarczy jedna, dwie dozy na pędzel. I już mniejszym zbitym pędzelkiem wykonturuję sobie buzię tym ciemniejszym, takim chłodniejszym odcieniem. No i w przypadku tego odcienia konsystencja, jakby formuła produktu jest identyczna, czyli nie zrobimy sobie nim plamy. Nie martwcie się, mimo że jest to chłodny odcień, to fajnie się nim wykonturujecie. Nie będzie problemu z blendowaniem, bo jest taki bardzo bezpieczny, idealny produkt dla osób początkujących, czy też osób, które mają ciężką rękę i wiecie, lubią sobie pas startowy. Swoją drogą na kanale jest taki film o błędach w konturowaniu, więc jeśli się chcecie ładnie przybrązowić, to koniecznie go obejrzyjcie. Ten film już powstał dawno, ale jest cały czas aktualny i wiem, że wielu osobom uratował życie. Czas na róż. Mam tutaj taki koralowy odcień, to jest całkowicie matowy róż. Wyczyściłam sobie tylko pędzelek, bo to jest ostatnio mój ulubiony pędzel do nakładania różu. I nakładamy i zobaczmy, czy on jest intensywny, czy on jest delikatny, czy nim sobie zrobimy wielkie lico koralowe, czy też damy radę zrobić delikatny, ładny rumieniec. I to też jest taka, słuchajcie, pigmentacja jak bronzera. Zobaczcie, stopniowo powstaje ten policzek. Stopniowo, delikatnie, tutaj nie zrobicie sobie plamy. Więc dla wszystkich osób, które boją się różu, boją się, że właśnie to jest produkt mocno napigmentowany, to jest coś fajnego. Taka pigmentacja delikatna, gdzie dokładamy, żeby zbudować efekt, a nie, że trzeba uważać, żeby tam właśnie na pędzel zbyt dużo go nie nałożyć, bo będzie kuku. Ja akurat jestem fanką różu i nigdy go sobie nie żałuję. I właśnie jak mam ten róż, to od razu jakoś tak się lepiej czuję i czuję, że wyglądam zdrowiej i na bardziej wypoczętą. I po tym rozprowadzeniu jeszcze duży pędzel i można wszystko sobie fajnie wymieszać, żeby nie było odcięcia, a żeby też ładnie ten róż wtapiał się w bronzer. Nie miałam tutaj niczego do brwi, więc poza kamerą szybciutko zrobiłam sobie brwi i przechodzimy do makijażu oka. Tutaj, jak widzicie, ten korektor się zebrał, natomiast ten, który utrwaliłam pod okiem, wygląda bardzo ładnie. Więc nie wiem, czy to będzie najlepszy korektor jako baza pod cienie. Sprawdzimy. Na pewno fajnie wygląda w okolicy oka i tutaj nie wchodzi w załamania, wygląda naturalnie. Więc ja dołożę sobie go jeszcze, rozpracuję. I chyba najpierw zrobię jedno oko i później nałożę korektor na drugie oko i dopiero będę nakładać cienie. Cienie też są w takich papierowych opakowaniach jak róże, bronzery, rozświetlacze i co jeszcze? Pudry? Jak wszystko co suche. Wszystko co suche wygląda tak. Moim zdaniem wygląda to bardzo ładnie, estetycznie. Nie ma co prawda lusterka, ale dzięki temu też to opakowanie jest ekologiczne i łatwiej je wyrzucić do odpowiednich odpadów i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, chodzi o te kwestie. Mam tutaj odcień numer 01. To jest taki odcień śmietankowy. Jestem ciekawa, czy on będzie miał ładne krycie. Jest to kolor matowy. I postanowiłam, że zacznę od właśnie utrwalenia tego korektora pod łukiem brwiowym i żeby mi się też lepiej blendowało, to właśnie tutaj całe załamanie i wszystko tym cieniem sobie pokryję. Bardzo ładny jest ten odcień. Muszę powiedzieć, że bałam się, czy nie będzie za ciemny i za żółty, ale krycie ma takie średnie. Można go dozować, stopniować.
Bardzo ładnie wygładza i liftinguje to miejsce. Tutaj jeszcze, żeby rozjaśnić kącik, nałożę go w kąciku wewnętrznym, a na ruchomą powiekę go nie chcę dawać, bo tam chcę wklepać coś błyszczącego. Bardzo mi się podoba ten błyszczący cień numer 5, ale słuchajcie, do tego różu koralowego to mi się to strasznie gryzie i nie pasuje mi do tego makijażu. Jakbym miała chłodny różowy róż, to jak najbardziej. Więc sięgnę po taki całkiem ciekawy błyszczący brąz i to jest numer 2. Zobaczcie, on też jest taki połyskujący. Najpierw spróbuję go nałożyć palcem. O, zobaczcie, jak ładnie wygląda na palcu. To jest taki złoto-brązowy odcień. No, wygląda to, powiem Wam, kusząco. Dawno już nie miałam makijażu w takich kolorach. O, ale ładnie to wygląda. Zazwyczaj wybieram na powiekę ruchomą błyski, ale zdecydowanie jaśniejsze. Ale kiedyś tak się malowałam. Jak jeszcze pracowałam w perfumerii, to często sobie nakładałam na całą powiekę właśnie takie odcienie. Do tego ciemna linia wodna, przyciemniona linia rzęs i to było takie a la smoky, dosyć szybkie. No powiem Wam, że ten cień na ten moment wygląda bardzo ładnie, ale sprawdzimy też, jak będzie się trzymał, bo pamiętacie, że w ostatnim teście kosmetyków naturalnych cienie koszmarnie znikały. Niestety po całym dniu praktycznie ich w ogóle nie było widać, więc jest to na pewno bardzo ważna kwestia, którą musimy sprawdzić. Teraz wezmę puchaty pędzelek, rozblenduję granicę. Konsystencja tego cienia jest taka, on jest taki dosyć twardy, to nie jest kremowy taki cień, wiecie, taki masłowaty, ewidentnie inne są w konsystencji te cienie naturalne, ale zwróćcie uwagę, że naprawdę słoczuje się bardzo ładnie, pigmentacja jest bardzo ładna, więc jestem mega ciekawa, czy on się będzie ładnie trzymał. No i dzięki temu, że on nie jest taki bardzo mięciutki, to też się praktycznie w ogóle nie osypuje. Aż mam ochotę sobie ten cień nałożyć również na dolną powiekę. Więc tak też zrobię. Tutaj częściej nakładam maty, ale jakoś tak przypomniały mi się stare dobre czasy, jak robiłam sobie właśnie ten szybki makijaż i aż mi się zechciało takiej błyszczącej dolnej powieki. Okej, w załamaniu nałożę taki cień, który też będzie mi ładnie tutaj się zgrywał. Tak mi się wydaje. Będzie się ładnie zgrywał. Nie ten. Ładnie zgrywał z moim różem. Zobaczcie, to jest 3, a tu mam jeszcze taki trochę w róż bardziej wpadający. To jest 0,4. Myślę, że on tu będzie za chłodny, więc biorę sobie tą 3 brzoskwiniową, puchaty pędzelek. I to jest całkowity mat. I tutaj widzę, że ta reguła się powtarza. One mają bardzo podobną formułę, te wszystkie matowe, suche produkty, że ta pigmentacja jest taka średnia. Po prostu możecie dokładać, ale to nie jest coś, czym zrobicie sobie plamę. Bardzo ładny ten kolor. Mam na ten moment na oku tylko 2 cienie, a słuchajcie, naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Ładny makijaż, fajny do pracy, szybki. Można by już tu nic nie kombinować, ale wiadomo, że mamy produkty do przetestowania, więc kombinować będziemy. Nie użyłam tego złocistego rozświetlacza, ale jak sobie tak patrzę na to moje oko, to dochodzę do wniosku, że możemy go spróbować nałożyć w kącik wewnętrzny i anusz tu się sprawdzi. Tak, bo on będzie jaśniejszy od tego mojego cienia. Ładnie nam podbije ten makijaż. Więc śmiało jako cień ten złoty rozświetlacz też można wykorzystywać. No dobra, ładnie to wygląda. I mam tu jeszcze jeden taki cień, który bardzo mi się podoba, bo to jest taki ciemny cień troszkę z nutką bordo. I ja lubię takie cienie wykorzystywać do rysowania kresek, więc zrobię sobie też tutaj tym cieniem taką delikatną kreseczkę. Kreska gotowa i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo podoba mi się ten makijaż oka. Lubię taką kolorystykę i ta kreska tak podkręciła trochę ten make-up. Podkreśliła też moją tęczówkę. Ona się zrobiła taka bardziej zielona. Bardzo ładnie to wygląda. Jak chcecie sobie zrobić taki makijaż, to wystarczą te 4 cienie. Czyli 1, 2, 3 i 6. Zobaczcie, ja użyłam tych kolorów
No i wyszło naprawdę bardzo ładnie. Teraz tylko trzymać kciuki, żeby to się dobrze trzymało. Zanim przejdziemy do ust, powiem tylko o jednej rzeczy. Wytuszowałam rzęsy. Niestety nie ma mascarą z Yoko, bo takiej nie miałam. Natomiast jest w sprzedaży i mam zamiar ją przetestować pewnie w jakimś teście nowości. Zobaczcie ją w akcji. A teraz mamy pomadki, które mają nawilżać usta jak balsam. Mam 4 odcienie i mają też mieć silne napigmentowanie. Nie będę ich tu wszystkich nakładać na usta. Na usta nałożę chyba odcień numer... O kurde, co to jest? Pomieszałam sobie zakrętki teraz. A to psikus. Słuchajcie, kolor jest na zatyczce, więc jak sobie naraz wszystkie pomadki otworzycie, rozrzucicie zatyczki i je wymieszacie, to jest duża szansa, że nie będziecie wiedzieć, co to za numer pomadki. Więc fajnie, jakby numer koloru był jednak tutaj na odwrocie szminki. Wtedy nie mamy żadnych wątpliwości. Natomiast posprawdzałam odcienie, dopasowałam te kropeczki i wychodzi na to, że to jest odcień numer 01, więc nakładam ten kolor, bo on mi tutaj najbardziej pasuje do tego makijażu. To jest taka brzoskwinia. Faktycznie ma mocne krycie. I pomadka wygląda bardzo ładnie na ustach, ma takie satynowe wykończenie, lekko się błyszczy i powiem Wam, że sama jej konsystencja, to jak się rozprowadza, bardzo przypomina mi pomadki z Diora, które kosztują około 140-150 zł. Ta kosztuje normalnie 11,79. Wygląda naprawdę pięknie. No i przechodzimy do błyszczyków. Mam ich tutaj aż 6, więc swatche pokażę Wam na ręce. A teraz postanowiłam nałożyć odcień numer 05 z drobinkami. Są w takich tubkach, więc trochę powrót do przeszłości, bo pamiętam, jak byłam małą dziewczynką, tak miałam taki błyszczyk w tubce. To był niezły rarytasik. Dajcie znać, czy pamiętacie takie czasy jeszcze. Ja rocznik 9.1 mam takie wspomnienia, te błyszczyki w tubkach i to im więcej drobinek, tym lepiej. Zawsze mamę prosiłam, żeby mi takie kupiła i zawsze była wtedy awantura, że mam się nie malować, ale widzicie, mamo, warto było? Warto było dziecku kupować kosmetyki? Pasja na całe życie. Wymarzony zawód, więc mamy, nie zabraniajcie swoim dzieciom. Jak proszą o błyszczyki, kupujcie. Może się to rozwinąć do takiego stopnia, założą swój kanał na YouTubie i będą z tego żyć. Błyszczyk ma witaminę w składzie, ma nawilżać, pielęgnować usta. A jak będzie wyglądał? Nakładam go sobie pędzelkiem, bo tak będzie mi wygodniej. I to jest znowu taki klimat trochę jak Gloss Bomb od Fenty, natomiast kolorystyka chyba bardziej europejska dla naszej słowiańskiej urody, bo to jest taki ładny odcień beżu z drobinkami. Słuchajcie, ten błyszczyk jest przepiękny. To chyba będzie mój kolejny nowy ulubieniec, kolejna nowa pomadka, nie pomadka, tylko kolejny ulubiony błyszczyk, bo on daje efekt lustra na ustach. Czy Wy to widzicie, jak on się błyszczy? On ma mnóstwo drobinek, naprawdę bardzo dużo. I te drobinki są w różnych kolorach, więc wygląda to przepięknie. Makijaż skończony i na ten moment jest naprawdę bardzo ładnie. Nie wiem, czy pamiętacie test Felicea, jeśli nie pamiętacie, jeśli nie oglądaliście, to zachęcam Was, żeby sobie go odświeżyć. I tam pamiętam, że pod koniec makijażu już cienie znikały, też cienie naturalne i błysku na przykład nie było już tak widać. A tutaj wszystko wygląda tak, jak wtedy, kiedy aplikowałam produkty, wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie, tak samo intensywnie. Jedyna rzecz to BB, który ma matowe wykończenie, widzę, że zaczyna mi wchodzić w załamania w okolicy ust. Natomiast ja zazwyczaj wybieram wszystko, co jest, wiecie, mocno błyszczące, mocno nawilżające, więc może niekoniecznie on jest dla mojej cery, chociaż i tak, jak na produkt z matowym wykończeniem, wygląda bardzo ładnie. Na ten moment więcej nie mówię, wrócę do Was z podsumowaniem, przynajmniej po kilku godzinach i zobaczymy, jak ten makijaż będzie się wtedy prezentował.
Czas na podsumowanie po ponad 5 godzinach. Bardzo podoba mi się kontur. Bronzer, róż są nadal tak intensywne jak w momencie, kiedy je nakładałam. Buzia jest bardzo ładnie wykonturowana, ocieplona. Rozświetlacz jest bardzo ładny, chociaż wiecie, że ja wolę intensywniejsze, więc będzie fajny dla osób, które lubią delikatne rozświetlenie. Bardzo podoba mi się korektor w okolicy oka. Nie wszedł w załamania, jest też bardzo przyjemny, komfortowy. Nie czuję, żeby ta okolica była ściągnięta. I cienie są dalej ładnie przykryte. Jeśli chodzi o cienie do powiek, bardzo się bałam, że tak jak Felicea znikną po tych kilku godzinach, że już nie będą takie intensywne i że te kolory po prostu wypłowieją, a prezentują się naprawdę ładnie. Myślę, że gdybym nałożyła je na inny korektor, bo ten korektor jest taki bardzo kremowy, nawilżający, niezastygający. Gdybym je nałożyła na bardziej zastygający korektor, to trzymałyby się lepiej, bo zauważcie, że lekko zebrały się w załamaniu, ale nadal są ładnie błyszczące i intensywne. Bardzo podoba mi się również puder. Pięknie utrwalił korektor pod okiem i bardzo ładnie wygładził skórę, ale jednocześnie nie dał efektu maski. Zastanawia mnie najbardziej BB, bo ładnie wygląda w zasadzie prawie wszędzie. Na czole zaczął się mocniej wyświecać, natomiast tam, gdzie mam skórę suchą, czyli policzki przede wszystkim, wygląda cały czas tak matowo-satynowo, jak w momencie, kiedy go zaaplikowałam. Myślę, że w okolicach nosa dałam po prostu za mało pudru, za słabo go utrwaliłam, bo tam lekko mi się zebrał i zaczął wyświecać. To jest taka moja strefa najbardziej problematyczna, a teraz też w okresie grzewczym wiadomo, że ta skóra tutaj jeszcze bardziej świruje. No i z tego powodu też broda zaczęła się mocniej wyświecać. Nie chciałam jej pudrować, bo chciałam Wam pokazać faktyczny efekt po tych ponad 5 godzinach i możecie zauważyć, że ona się mocno błyszczy. Natomiast jeśli ją przypudruję, to myślę, że ten makijaż przez jeszcze wiele godzin będzie wyglądał bardzo ładnie. Dajcie znać koniecznie, który kosmetyk najbardziej Wam się spodobał. Czy Was zaintrygowały tak samo mocno jak ja? Uważam, że Yoko zdało egzamin. Kosmetyki są tanie, łatwo dostępne. To zaczęło brzmieć jak filety, znacie to? I smaczne. Kosmetyki są tanie, łatwo dostępne, wegańskie, mają bardzo ładne, estetyczne opakowania, są naturalne, więc myślę, że znajdą mnóstwo zwolenników. Zapomniałabym o podsumowaniu produktów do ust. Pomadki trwałości nie sprawdziłam, ale na pewno jeszcze będę ją testować, bo była bardzo przyjemna, wyglądała bardzo ładnie. Natomiast jeśli chodzi o błyszczyk, tak jak wszystkie błyszczyki, zjadłam go, jedząc obiad. Natomiast, co jest najważniejsze, usta po nim, nie nakładałam już nic innego, są bardzo fajnie nawilżone. Jak po balsamie, jak po czymś pielęgnującym do ust, więc to jest dla mnie najważniejsze. Jeśli, tak jak ja, chcielibyście je sobie przetestować, bo często czytam od Was komentarze czy wiadomości: Klaudia, ale masz fajnie, dostajesz tyle tych kosmetyków. Pamiętajcie, że ja oprócz tego, że je dostaję, to też mnóstwo ich kupuję do testów, żebyście wiedzieli, co warto kupić, a czego nie. Jeśli chcecie, tak jak ja, dostawać kosmetyki, na przykład kosmetyki marki Yoko, to zgłoście się. Teraz oni szukają 3 ambasadorek. Link, w którym znajdziecie szczegóły, jak należy się zgłosić, co trzeba zrobić, znajdziecie w opisie pod filmem. Zróbcie to, jeśli tylko macie ochotę. Trzymam za Was kciuki i oczywiście zostawcie kciuk w górę, jeśli ten film Wam się podobał, a my widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki za uwagę, pa!